Tylko dziewczynki. Zostawcie moje dziecko. Joachimie, zbójcy, nasza córka. Idziemy, tu nikogo nie ma. Zaczekaj. Teraz. Mario, już dobrze. To żadna z nich. Pozwoliliście jej uciec. Niemożliwe, pani. Nikt nie uszedłby naszym psom. Dla niego nie ma nic niemożliwego. Maria. Chodź, kochanie. Jak to się stało, że psy jej nie wywęszyły? Nie wiem. Maria kryje w sobie tajemnicę. Zbyt wielką jak dla nas. Mario, nie biegnij tak. Posłuchaj. W świątyni będzie ci dobrze. Ale nie zapominaj o mnie i ojcu. My zawsze będziemy myśleć o tobie. Maria z Nazaretu. Część pierwsza. Można?
Słucham. Buongiorno. Il mio nome è Giuseppe. Nazywam się Józef. Chciałbym prosić o zgodę na rozmowę z waszą córką. Lo conosci? Znasz go? To młody cieśla. Przybył z Judei w zeszłym roku. Moja rodzina wywodzi się z rodu króla Dawida. Ja zostałem już majstrem. Valuterò. Zastanowię się, co jest najlepsze dla mojej córki. Bóg z tobą. Pomów z nią. Maria sama wie, co dla niej dobre. Józefie, nie teraz, Macieju. Co powiedzieli rodzice Marii? Dzięki, przyjacielu. Komu jeszcze mówiłeś? Tylko Magdalenie. Jest moją narzeczoną. Wolno ci się do niej zalecać? Tak. Chętnie ci coś doradzę. Dobrze ją znam. Powiedz tylko, gdzie ją znajdę. Poszła do gaju oliwnego. Jest w niej coś niezwykłego. Chyba tęskni za świątynią. Mario? Maria! Jestem tu. Eccomi. Eccoti. Jesteś. Nie wiem, czy znasz moje imię. Giuseppe. Józef. Więc znasz je. Dużo o tobie wiem. Do niedawna mieszkałaś w świątyni. Kiedy idziesz z matką po wodę, dajesz jej lżejsze wiadro. I masz dwie sukienki. Białą i różową. I właśnie ją wkładasz częściej. Przybyłeś tu przed rokiem z Judei. Przy studni ustępujesz miejsca tym, którzy przychodzą później. A dzisiaj jesteś wyjątkowo elegancki. Więc pewnie wiesz także, że jestem cieślą. Wiele domów postawiłem w swoim życiu. Ale od kiedy cię ujrzałem, zrozumiałem, dlaczego było ich aż tyle. Żebym potrafił zbudować dom godny ciebie. Wyjdziesz za mnie, Mario? Józefie, nasza Maria jest niezwykłą dziewczyną. Nikt nie wie tego lepiej niż ja.
Mylisz się. Ja i jej matka znamy ją najlepiej. Oczywiście. Nieźle sobie radzi. Jeśli ktoś ma przekonać ojca, to tylko Józef. To cudowne, prawda? Czuć, że komuś na tobie zależy, że ktoś cię pragnie, kocha. Maddalena! Przepraszam, jest tu Magdalena? Tam. Co się stało? Twoja matka. Chodź szybko. Dalej, ruszaj się. Wybacz mi, proszę. Powiedz, że nic nie widziałeś. Na śmierć. Błagam cię, okaż litość. Wiarołomna. Zabić ją. Nakryłem cię. Z tym człowiekiem. Musi ponieść karę. Wydaj rozkaz. Cicho. No więc? Tak. Chodźcie. Nie, błagam. Nie róbcie tego. Mamo. Co oni ci zrobili? Wybacz mi. Ojcze, coś ty zrobił. Co wyście zrobili? Nie mieszaj się do tego. Józefie, wracaj do domu. Puść mnie. Józefie, chodź. Nie mogę dłużej tu mieszkać. Wyjeżdżasz z Maciejem? Jest taki sam jak mój ojciec. Wszyscy oni tu są jednakowi. Dokąd pojedziesz? Do Jerozolimy. Razem z nią. To Herodiada, należy do rodziny królewskiej. Jesteśmy spokrewnione. Kto to? Maria, przyjaciółka. Nie słyszałam o tobie. Nie ma we mnie nic szczególnego. Mylisz się. Każdy ma coś wyjątkowego. Jakiś powód do dumy. Włosy. Uśmiech. Albo jakąś zaletę.
A ty? Cokolwiek to jest, jest darem Boga. I z tego jestem dumna. Magdaleno. Magdalena. Umrze w samotności. Sam tego chciał. Może kiedyś poprosi cię o przebaczenie. Uważa, że postąpił słusznie. Zgodnie z prawem boskim, czyż nie tak? Bóg to coś więcej niż prawo. Gdzie był, kiedy kamienowano jej matkę? Może pojedziesz z nami? Tak, jedź ze mną do pałacu. Jestem zaręczona. Zasługujesz na więcej. Możesz być panią swego losu. Obiecałam coś. Chodźmy. Zostawmy twoją przyjaciółkę z jej obietnicami. Żegnaj. Bóg to coś więcej niż prawo. Gdzie był, kiedy kamienowano jej matkę? To cudowne, prawda? Czuć, że komuś na tobie zależy, że ktoś cię pragnie, kocha. Zasługujesz na więcej. Możesz być panią swego losu. Raduj się, pełna łaski. Il Signore è con te. Pan z tobą. Non temere. Nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Concepirai un figlio. Oto poczniesz i porodzisz syna. Lo darai alla luce. E lo chiamerai, któremu nadasz imię Jezus. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, a jego panowaniu nie będzie końca. Jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w 6. miesiącu. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa.
Jerozolima. Benvenuta a palazzo. Witaj w pałacu. Guarda. Allora... I co powiesz? Oh. È incredibile. Nie do wiary. To jest Magdalena. Salve. Przedstawię cię Herodowi, królowi Galilei, Judei i Samarii. Ale ja... Benvenute! Witajcie. Herodiado. Panie, przestań. Twój ojciec był moim synem, matka siostrzenicą. Masz w swoich żyłach więcej mojej krwi niż moje dzieci. Krwi, którą gotowam przelać za ciebie. Nie mógłbym znaleźć godniejszego następcy. Ty pewnie jesteś Magdalena. Panie, Herodiada powiedziała mi o twojej matce. Tutaj jesteś bezpieczna. Padre. Ojcze. Antypater. Podejdź. Wiadomość z Rzymu. Cesarz wzywa mnie na audiencję. Pragnie poznać człowieka, który zasiądzie na tym tronie. Po mojej śmierci. Obyś rządził jak najdłużej, ojcze. Czy to jest książę? Następca tronu. Uczcijmy zatem twój wyjazd do Rzymu. Nie myślałam, że jest tak piękny? Nie ty jedna tak uważasz. Magdaleno, zatańczysz dla mojego syna? Ja? Nie wiem, czy potrafię. Herodiada się tym zajmie. Oczywiście. Nie poznacie jej. Wierzę, że jednak tak. To był tylko sen. Uwierz mi. Anioł ogłaszający ciążę twojej ciotki Elżbiety. To dobry znak, Joachimie? Zapytamy rabina. Chciałabym jednak udać się do Ain Karem. Elżbieta będzie potrzebowała pomocy. Już mówiliśmy, to był tylko sen. Nie. Anioł stał przede mną jak ty, ojcze. Ciotka Elżbieta jest bezpłodna. Do tego w podeszłym wieku. Nie może mieć dziecka. Też tak myślałam. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tak powiedział anioł. Ain Karem leży blisko Jerozolimy. Dołączę do jakiejś karawany pielgrzymów. U cioci będę bezpieczna. Czy to wypada, żebyś teraz wyjeżdżała tuż przed ślubem? Co powiesz Józefowi? Zostanę przy niej, jak długo będę potrzebna. Dlaczego ty nie ma innych krewnych? Muszę to zrobić. Pojadę z tobą. Nie trzeba. Nie chcę cię odrywać od budowy naszego domu. To niebezpieczna podróż. Będę ostrożna, obiecuję. Ufam ci, ale droga jest długa. Nie mnie zaufaj, Józefie. Zaufaj Wszechmogącemu. Cokolwiek się zdarzy.
Zaczekaj. Chodź, poprawię ci włosy. Ciekawe widowisko, Joazarze. Wasza dostojność. Wydaje się, że tak. Oczywiście, o ile ktoś lubi te rzeczy. Oczywiście. Więcej wdzięku. Nie tak. Twoje ramiona są zbyt sztywne. Opuść je, rozluźnij. Niech się gną jak płomienie. Musisz się spodobać księciu. Więc niech zdejmie ten welon albo włoży coś bardziej przezroczystego. Nic tak nie działa na mojego brata i każdego mężczyznę jak skóra kobiety. Co ty możesz o tym wiedzieć, Hirkanie? Coś wiem, skoro ożeniłem się z tobą, to ja wyszłam za ciebie. I tylko dlatego, że nie musiałam dawać nic w zamian. Proszę wybaczyć. Jest tu przyjaciółka Magdaleny. Pytała o nią. Nie wiesz, ile o tobie myślałam. Wciąż się zastanawiałam, gdzie przebywasz, czy jesteś szczęśliwa. Sama się przekonasz. Mam ci tyle do pokazania. Długo zostaniesz? Nie, idę do krewnych w Ain Karem. Pokażę ci chociaż pałac. Jest piękny. Magdaleno. Niech najpierw przyjrzę się tobie. Wydajesz się inna. I to jest wspaniałe. Tu możesz się stać kim chcesz. Ja lubię Magdalenę, którą znam. Tak jak inni z Nazaretu. Maciej. Twój ojciec. Dla mnie już jakby nie istnieli. A ty? Czemu podróżujesz sama? Gdzie Józef? Nie mieliście się pobrać? Tak. Myślę, że niedługo. Myślę? Stało się coś? Nigdy nie wiadomo, czego zażąda od nas Pan. Maria, co robisz w Jerozolimie? Chciałam odwiedzić przyjaciółkę. Zostań dziś z nami. Przedstawię cię królowi. A przy okazji lepiej się poznamy. Dziękuję. Jestem zaszczycona, ale nie mogę zostać. Muszę już iść. Spodziewa się dziecka. Niemożliwe. Jeszcze nie jest zamężna. Znam Marię. A ja ci mówię, że spodziewa się dziecka. Witaj, Zachariaszu. Jestem Maria, córka Joachima. Co u was? Tak dawno się nie widzieliśmy. Spokojnie. Wyglądasz cudownie. Wyjdziesz na środek. Kiedy usłyszysz muzykę, zaczniesz tańczyć. Książę z pewnością zapragnie, żeby twój taniec trwał wiecznie.
Salute. Salute a te. Witaj. Niestety mój brat Zachariasz jest niemy. Odjęło mu mowę ponad pół roku temu. Pewnego dnia poszedł do świątyni i wrócił całkiem niemy. Wciąż się zastanawiamy, co takiego zobaczył. A Elżbieta? Elisabetta. Salute a te. Witaj, Elżbieto. Maria. Benedetta sei tu. Błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. On przejawia moc ramienia swego. Rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Byłaś zachwycająca. Nie wiem, jak ci dziękować. Noc jeszcze się nie skończyła. To kosztowne pachnidło. Podarunek dla was. Nas? Tak. Zaprosił cię ktoś wyjątkowy. Kto?
mio principe. Mój książę. Questo per te. To dla ciebie. È un profumo. Pachnidło. Podoba ci się życie w pałacu? Nie wyobrażam już sobie innego. Cieszymy się, że jesteś tutaj. Jutro będę już w drodze do Rzymu. Będzie nam ciebie brakować, książę. To długa podróż. Dlatego chciałbym zabrać ze sobą wspomnienie czegoś pięknego. Twój pałac pełen jest pięknych rzeczy, panie. Wiesz, że możesz mieć je wszystkie. Być może. Ale pragnę tylko jednej. Nie zasługuję na to. Jestem nikim, mój panie. Pozwól mnie to ocenić. Szukajcie wszędzie. Co się stało? Królu, coś tu ukryto. Daj sztylet. Ma podwójne dno. Te listy są dowodem zdrady. A to chyba było przeznaczone dla ciebie, panie. Ale ty. Wypij. Miałam nadzieję, że się mylę. Antypater jest już w drodze? Tak, daleko na morzu. Ruszaj za nim, Joazarze. A gdy dotrzesz do Rzymu, poproś cesarza, by mojego syna odesłano w łańcuchach do Jerozolimy. Panie? Maestà! Erodiate!
Vieni, piccolo mio. Chodź do mnie, maluszku. Mio caro. Kochanie, to nasz syn. Niech będzie pan pochwalony. Dostanie imię po ojcu. Zachariasz. Nie, nie Zachariasz. Będzie miał na imię Jan. Nikt w naszej rodzinie nie nosi tego imienia. Nieważne. Ma mieć na imię Jan. Dosyć, Elżbieto. Nie kobiety o tym decydują. Prawda, Zachariaszu? Jak to? Jan. Nazwiemy go Jan. Sarà Giovanni. Tutta una vita che studio, prego. Przez całe życie studiuję Torę, modlę się, odprawiam ceremonie, składam ofiary. Quel giorno, tamtego dnia w świątyni ukazał mi się anioł. E mi ha annunciato la nascita di un figlio. Przepowiedział mi narodziny syna. E io, a ja, un sacerdote, kapłan, tam, w domu Boga. Non ho creduto. Nie uwierzyłem. Per questo. Dlatego odjęło mi mowę. Invece ty zaś. Una donna. Kobieta. Così giovane. Taka młoda. Hai creduto. Uwierzyłaś. Da te. Z ciebie narodzi się słowo, które żyć będzie wiecznie. Rozwiązać go. Antypater w łańcuchach. Straszne, prawda? Dalej, złaś. Niewinny człowiek w łańcuchach. To jest straszne. Listy i trucizna są dowodem, że chciał zabić króla. Podrzuciłaś je, posługując się mną. Milcz. Antypater od lat spiskował przeciwko ojcu. To prawda? Jest tylko jedna prawda. Jeśli wygramy w tej grze, będziemy żyć. Jeśli przegramy, zginiemy. Zginiemy? Tak. Jeśli Antypater zostanie stracony, następcą tronu będzie jego brat, czyli mój mąż, Hyrkan. Ty zaś będziesz najbardziej wpływową damą dworu. Ależ ty jesteś. Tak się cieszę. Chociaż myślałam, że zaczekacie z Józefem do ślubu. To nie jest jego dziecko. Byliście zaręczeni. Jeśli to nie jego, każę cię ukamienować za wiarołomstwo. Nie zdradziłam go. To dzieło Pana. Kogo chcesz tym przekonać? Uwierz mi, to prawda. Prawda? Magdaleno.
Che cos'è che ti preoccupa? Co ci attrapi? Powiedz mi. Perché? Sei tu che dovresti essere. Ty masz chyba większy powód do zmartwień. Sono nei guai. Wpadłam w tarapaty jak ty. Se voglio sopravvivere. Jeżeli chcę przeżyć. Muszę kłamać, nawet jeśli... Co? Jeśli ktoś zapłaci za to życiem. Chodź ze mną. Nie mam wyboru. Możesz pójść ze mną. Dokąd? Do Nazaretu? I zostać ukamienowana razem z tobą? Nie, Mario. Tym razem... To ja rzucę kamieniem. Maddalena, co się z tobą stało? Zmieniłam się. I jest mi tu bardzo dobrze. Spójrz tylko. Dokąd to? Do twojej przyjaciółki? Jak możesz jeszcze jej ufać? Oszukała cię. Spodziewa się dziecka, tak jak ci mówiłam. Dedykowane wszystkim naszym matkom. Koniec części pierwszej. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Henryk Czyż. Czytał Stanisław. Maria z Nazaretu. Część druga. Brzemienna. Co za wstyd. Józefie. Maria. Non è così che doveva andare. Nie tak miało być. Nemmeno io. Dla mnie to też niepojęte. Che significa? Dovrebbe. To ma mnie pocieszyć? No, no. Nie. No, voglio. Chcę tylko, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Ja mogę zostać sam, w przeciwieństwie do ciebie. Nigdy nie byłam z żadnym mężczyzną. Wiesz, co mój ojciec i bracia zrobiliby w takiej sytuacji? Widziałam, co zrobili z matką Magdaleny. Właśnie. Spójrz na ten dom. Budowałem go dla nas.
Perché mi hai fatto Dlaczego mi to zrobiłaś? Dillo, perché mi hai fatto questo? Io non ho fatto Nic nie zrobiłam. Poddałam się jedynie woli Pana. Co On ma z tym wspólnego? Ukazał mi się anioł. Dziecko, które noszę w łonie, nie jest synem człowieka. Co ty pleciesz? Oszalałaś? Wiem, że niełatwo w to uwierzyć, ale... Pamiętasz, co ci powiedziałam, nim udałam się do ciotki? Nie mnie zaufaj, ale wszechmogącemu. Chcesz powiedzieć, że... To dziecko będzie królem. A królestwu jego nie będzie końca. Nasz syn to Mesjasz, którego wszyscy wyczekiwaliśmy. Twój syn. Odchodzę. Zerwę nasze zaręczyny, nie oskarżając cię o nic. Nikt nie będzie mógł cię skazać na śmierć za cudzołóstwo. Wierzę ci. Naprawdę. Ale to dla mnie zbyt wiele. Jestem tylko człowiekiem. Wybacz mi. Zobacz, co zrobiłaś matce. Posłuchaj mnie. Zawsze mówiłaś prawdę. Uczyń to i teraz. Cokolwiek powiesz, nie będę się złościł. Cień Najwyższego osłoni cię. Tak powiedział anioł. Bóg nie rzuca cienia, a dziewice nie rodzą synów. Oto dziewica pocznie i porodzi syna. Tak mówi Izajasz. Co ty możesz o tym wiedzieć? On był prorokiem, ty jesteś zwykłą dziewczyną. Rozejrzyj się. Zobacz, jak żyjemy. Naprawdę myślisz, że Mesjasz, nowy król Izraela, mógłby się urodzić w tym domu? Śmierć. Taki jest mój wyrok. Nie. Któreś z was zna prawdę. Niech się odezwie. Albo będzie miało na sumieniu niewinnego człowieka. Ojcze!
Non farlo! Nie rób tego. Jestem niewinny. Ojcze, proszę. Nie. Hyrkanie, teraz ty jesteś następcą tronu. Dzień dobry. Myślałam o tym całą noc. Może lepiej stąd wyjechać. Twój ojciec i ja nie jesteśmy już młodzi. Teraz, kiedy Józef wyrzekł się ciebie, zostaniesz sama z dzieckiem. Kto wie, może w innej wiosce znajdzie się jakiś wielkoduszny człowiek. Nawet jeśli nie młody, albo wdowiec z dziećmi. Ważne, żeby przyjął cię pod swój dach i zatroszczył się o twoje dziecko, kiedy nas już nie będzie. Wynoście się, już. Józefie, non avere paura. Nie bój się. Non avere paura. Nie bój się. Giuseppe. Matko, zastanawiałam się nad twoją radą. Znaleźć jakiegoś męża to rozsądny pomysł. Ale anioł nakazał mi tylko dwie rzeczy. Dać dziecku imię Jezus i radować się. Z czego? Że będziesz sama wychowywać syna? Nie jestem sama. Maria. Ha parlato anche a me. Anioł przemówił także do mnie we śnie. Powiedział: nie bój się wziąć do siebie Marii jako małżonki. Dimmi ora. Zechcesz jeszcze człowieka, który okazał się taki tępy i nieczuły?
Czy będzie miał zaszczyt troszczyć się o ciebie i twoje dziecko? Przybywajcie, zaczyna się wesele. Tam na zewnątrz wszyscy myślą tylko o jednym. Albo uważają, że byłaś ze mną przed ślubem, albo że zadałaś się z innym, a ja jestem tylko tym kolejnym. Ciekawe, czy kiedykolwiek to zrozumieją. Wierzę, że tak.
za przyszłą królową. Joazar. Devi stare più attento. Musisz bardziej uważać. In questo stato. W takim stanie ktoś mógłby. Co? Wykorzystać mnie? Pijaną czy trzeźwą wykorzystują mnie to wszyscy. Herod, Antypater, Herodiada. Jeden więcej, jeden mniej. Kogo to może obchodzić? Mnie. Dlatego bądź ostrożniejsza. Joazarze. Nie zostawiaj mnie samej. Zostań. Słyszeliście? Będzie spis. Rzymianie chcą policzyć wszystkich ludzi na świecie. To szaleństwo. Jesteśmy narodem wybranym. Nie damy się rachować jak owce. Cokolwiek cesarzowi wyjdzie, i tak następnego dnia będzie nieaktualne. Słusznie. Tylko jeden Bóg może policzyć wszystkich. Należy się rejestrować w miejscu, z którego pochodzi głowa rodziny. Muszę się udać do Judei. Nie martw się, zaopiekujemy się twoją żoną. Pojadę z tobą. Co ty mówisz? Do Judei jest 5 dni drogi. Ryzykujesz, że urodzisz w drodze. Zdajesz sobie sprawę? Wytłumaczę cenzorom twoją sytuację. Zrozumieją. Wolę być z tobą. Poza tym chcę, żebyś ty pierwszy zobaczył dziecko. Szczęśliwej drogi, córko. I wybacz mi. Zawsze byłaś dla mnie tajemnicą, ale nie myślałem, że taką wielką. Utkałam je dla ciebie. Owiń w nie niemowlę, gdy się urodzi. Opiekuj się nimi. To dziecko będzie się opiekować nami. Niech Bóg was błogosławi. Dokąd właściwie się udajemy? Do Betlejem. Stamtąd pochodzi moja rodzina. A ty, Betlejem, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książęcych miast Judei. Z ciebie bowiem będzie pochodził władca, pasterz Judei, mojego ludu. To ostatnia gospoda. Zobaczysz, że znajdzie się jakieś miejsce, przynajmniej dla ciebie. Idźcie stąd. Hej wy,
Płaćcie. Ecco, tieni. Trzymaj, to ostatni. Anche tu. I ty też. Entro kiedy? Pójdę spytać. Ehi! Dove vai? Dokąd? Szukasz czegoś? Miejsca na nocleg. Widzisz, że leżą jeden na drugim. Chociaż dla żony spodziewa się dziecka. Musisz poszukać gdzie indziej. Byłem już wszędzie. Sam sobie jesteś winien. Trzeba było przyjść wcześniej. Czy ktoś mógłby odstąpić miejsce? Proszę, moja żona jest brzemienna. Powinniśmy byli się zatrzymać w poprzedniej wiosce. Co teraz zrobimy? Józefie? Co? Nie. Tak. Zaczekajcie. Jest jedno miejsce. Pójdźcie tamtą ścieżką. Nie będą to komnaty, ale przynajmniej jakiś dach nad głową. Masz, przyda wam się. Dziękuję. Niech ci Bóg błogosławi. Chodźmy. Płaćcie, wszyscy. Ty też. Przynajmniej schronimy się przed wiatrem. Poza tym, nie licząc bydła, cała jest nasza. Położymy się tam na sianie. Przyniosę jeszcze wody. Zaraz wracam. Moje maleństwo. Thank you.
senti bene? Dobrze się czujesz? Widzisz? Dziecko jak każde inne. Może właśnie dlatego jest takie wyjątkowe. Jest tutaj. Mario, obudź się. Ktoś tu jest. Schowaj się. Siamo venuti a cercare il bambino. Szukamy dziecka w żłóbku. Questa notte ci trovavamo. Byliśmy na pastwisku. Non tanto distante. Niedaleko stąd. A un certo punto. W pewnej chwili. Una luce. Zajaśniało. Ci è apparso un angelo. I ukazał się nam anioł. Abbiamo pensato. Pomyśleliśmy, że chce nas ukarać. Del resto noi pastori. My, pasterze, nie jesteśmy niewiniątkami. In fondo anche tu hai. Sam chwyciłeś nóż, kiedy nas zobaczyłeś. Sai cosa ci ha detto l'angelo? Wiesz, co nam powiedział anioł? Non abbiate paura. Nie bójcie się. Vi annuncio. Oto zwiastuję wam radość wielką, per voi, która będzie udziałem per całego narodu. Il popolo. Il Salvatore. Zbawiciel. Mesjasz. Il Signore. Pan. Tak właśnie powiedział anioł. I jeszcze, że znajdziemy niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Mogę je wziąć? Nie, zaczekajcie. Spokojnie. Jaki piękny. Ja też chcę go potrzymać. Kogo szukali? Żydowskiego króla. Ja, Herod, jestem królem Żydów. Szukają takiego, który się dopiero narodził. Mówią, że prowadziła ich gwiazda. Gwiazda? Szli za nią aż tutaj. Słyszeli o Mesjaszu wyczekiwanym przez naród. Królu żydowskim. Ja jestem królem Żydów. Thank you.
Chi siete? Kim jesteście? Jedna mina Sharok. Jadidan sayule du fidiarikum. I miei signori giungono da Oriente. Przybywamy ze wschodu. Chcieliśmy się pokłonić Mesjaszowi. Oto ten, którego szukacie. To już świątynia. Jest obrzezany? Tak, oczywiście. Jak ma na imię? Dawid. Matka jest czysta? Upłynęły dni oczyszczenia. Idźcie w pokoju. Następny. To mój pierworodny. Przyszliśmy przedstawić go panu zgodnie z prawem. Mam tu dwie synogarlice na ofiarę. Został obrzezany? 8 dnia od narodzin, zgodnie z prawem. Matka dziecka jest czysta? Upłynęły dni oczyszczenia. A jak ma na imię wasz syn? Jezus. Pokażcie mi go. Czekałem na ciebie. Maria. Symeonie, nareszcie. Teraz, o władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju, według twojego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Mario, wiedziałem, że nie ujrzę śmierci, póki nie zobaczy dzieciątka. I oto się stało. Ojciec dziecka. Już idę. Muszę cię ostrzec, moje dziecko. Twój syn przeznaczony jest na upadek wielu. Upadek? Jest Mesjaszem, Zbawicielem ludzkości. Sam to powiedziałeś. Tak, wiem. Będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Za jego sprawą na jaw wyjdą zamysły serc wielu. A ty, córko, co? Powiedz, proszę. Nie ukrywaj niczego. A ty? Twoją duszę miecz przeniknie. Zatrzymamy się tutaj na noc. Maria.
Non hai detto una parola da quando. Milczysz cały czas. Co ci powiedział kapłan? Cosa ti ha detto quel sacerdote? Parole che ancora. Coś, czego jeszcze nie rozumiem. Come partiti? Jak to odjechali? Perché? Dlaczego? Ci mędrcy mieli się stawić tutaj. Zdać mi relację. Pytanie brzmi, co znaleźli, nim opuścili Judeę. Nie, pytanie jest inne. Co myśli lud? Krążą pogłoski, że mędrcy odjechali, bo znaleźli to, czego szukali. To tylko głupie plotki, antypasie. Może i głupie. Ale ludzie mówią o nowym królu żydowskim. Jeśli pogłoski o domniemanym królu, który właśnie się narodził, są takim problemem, można go w prosty sposób rozwiązać. Chyba nie myślisz, że... Mario? Maria. Maria, sveglia. Obudź się. Sveglia. Ho fatto un sogno. Miałem sen. Król Herod szuka dziecka, by je zabić. Musimy uciekać. Dobbiamo andarcene. Co to za miasto płonie? Betlejem, pani. I to wszystko z powodu dziecka? Chodźmy.
Egipt. To obca ziemia. Ale wreszcie ty i dziecko będziecie bezpieczni. Jezusie, jesteśmy w Egipcie. Nareszcie. Trzy lata później. Król nie doczeka jutra. Mam nadzieję. Wreszcie przestanie cierpieć. Zniknij, przepadnij. Panie, czego się przestraszyłeś? To tylko ja. To musiał być zły sen. Oczywiście. Tylko sen. Podejdź. Zawołaj skrybę. Niech przyniesie mój testament. Il mio testamento. To niesłychane. Herod zmienił testament krótko przed śmiercią. Podzielił królestwo między dwóch pozostałych synów. A twój mąż? Nie obchodzi mnie już. Filip pożąda mnie od dawna. A co będzie ze mną? Co mam robić? Zwiąż się z kimś, inaczej odprawią cię z dworu. Joazar. Świetny wybór. To zaufany urzędnik. Kocham go. Nieźle zabrzmiało. Powtórz to przed nim. Może ci uwierzy. Król, prorocy, domniemani Mesjasze. Wszyscy przeminą. Tylko nie ja. A co z dzieckiem? Prawdziwym Mesjaszem, którego szukali mędrcy ze wschodu? Jeśli nie zginął wtedy w Betlejem, lepiej, żeby nie wychodził z ukrycia. Jezusie. Fa ancora male. Jeszcze boli? Przestraszyłeś mnie, wiesz? Przepraszam. Synku mój.
Maria! Hai saputo? Słyszałaś? Herod nie żyje. Możemy wrócić do domu, do naszych bliskich. Co to? Nic takiego, ojcze. Nie cieszycie się? Lata czekaliśmy na tę chwilę. Niech się dzieje wola Boska, nie moja. Dedykowane wszystkim naszym matkom. Koniec części drugiej. Opracowanie. Już za tydzień trzeci odcinek serialu Maria z Nazaretu. Za chwilę weekendowy hit jedynki. Julianne Moore, Jeff Goldblum i Richard Attenborough w filmie Zaginiony świat, Park Jurajski w reżyserii Stevena Spielberga. A jutro o 20:25 hit na sobotę. Zdobywca Oscara Denzel Washington w filmie Człowiek. Maria z Nazaretu, część trzecia. Nie opuszczaj mnie, Jezusie. Nigdy. Wszystko w porządku, Mario? Coś mi się przypomniało. Brakuje ci go. Mnie też. Ale nie mógł być zwyczajnym cieślą jak ja. Jakże byłoby pięknie, gdyby to wystarczyło. Czasami chciałabym nadal nosić go w łonie. Tam przynajmniej byłby bezpieczny. Pokutuj i nawróć się. Pentiti e convertiti. Pentiti e convertiti. Pentiti e convertiti. Nie bójcie się. Stańcie za mną. Więc to ty, Jan Chrzciciel.
Mówią, że jesteś wielkim prorokiem. Wielu moich poddanych przychodzi do ciebie, żebyś ich chrzcił i nauczał. Właśnie dlatego tu jestem. Uczyń jakiś cud. To i my uwierzymy w twoje słowa. Panie, oddal od siebie tę kobietę. Jest żoną twojego brata. Wasz związek to profanacja, która hańbi całe królestwo. Jak śmiesz, nędzniku. Ukorz się i błagaj o litość. Pomyśl o sobie, Magdaleno. Bo pewnego dnia sama będziesz wołać litości. Janie, to ty jesteś Mesjaszem? Twój czas skończył się raz na zawsze, szatanie. Jest między wami mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Kim jesteś? Mesjaszem? Jeśli jesteś Synem Boga, rozkaż, aby te kamienie zamieniły się w chleby. Pismo mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Słowem pochodzącym z ust Boga. I abyś to zrozumiał, Pan dał ci odczuć głód. A później żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Spójrzcie, to ona, cudzołożnica. Jan Chrzciciel ma rację. Już wszyscy wiedzą, że Jan Chrzciciel śmiał mnie oskarżyć. Trzeba się go pozbyć. Jak to? Chyba przesadzasz. Kto dzisiaj słucha proroków? Ja. Trzeba znaleźć świadków, którzy by go oskarżyli o spiskowanie przeciwko Rzymowi i jego przedstawicielom. To będzie trudne. Lud go kocha. Dlatego proszę o to ciebie. Świadkowie powinni pochodzić z Galilei, tak jak buntownicy. To twoje rodzinne strony. Od lat tam nie byłam i nie wiem... Poradzisz sobie. Znajdziesz świadków. A gdy przybędzie ten prawdziwy Mesjasz, będziemy mogli odpowiednio go przywitać. Mój synu. Bałam się, że już cię nie zobaczę.
E ora un bel brindisi agli sposi! Zdrowie nowożeńców. Co się stało? Dzbany są puste. Skończyło się wino. Chodźcie ze mną. Nie mają już wina. Pomyślałam, że może mógłbyś coś zrobić. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. To ich wesele. Będzie im bardzo przykro, jeżeli goście się rozejdą. Wlejcie wodę do dzbanów. Po co? Zanieście je staroście weselnemu. Pomyśli, że z niego kpimy. To srogi człowiek, wpadnie w gniew. Napełnijcie dzbany i zanieście mu. Tutaj też już o tym wiedzą. Wszyscy wypytywali mnie o wodę przemienioną w wino. I co powiedziałeś? Prawdę, tak jak było. Źle zrobiłem? Nie. Wszyscy powinni wiedzieć. Czym się martwisz? Nie wiem. To ja... Nakłoniłam do tego Jezusa. Zmusiłam go, żeby okazał swą moc. Tak bardzo było mi żal nowożeńców. Może nie powinnam tego robić. Nie usłuchałby cię, gdyby nie chciał. On miałby mnie słuchać? Czuję się jeszcze bardziej winna. Weź. Utkałam dla ciebie. Bez szwów. Nie zniszczy się nawet w długiej podróży. Nie będzie długa. Większą jej część odbyliśmy już razem.
Rilassami quei figli. Stringi bene lì. Kiedy? Jak najszybciej. Jakie zarzuty? Spisek. Przeciwko królowi i Rzymowi. A o kogo chodzi? O Jana Chrzciciela. W takim razie stawka jest podwójna. Gdzie są wszyscy? Poszli tam na górę, słuchać proroka, jak mówią. Błogosławieni ubodzy w duchu, do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni zasmuceni, oni doznają pociechy. Błogosławieni łagodni, oni otrzymają ziemię w dziedzictwo. Błogosławieni głodni i spragnieni sprawiedliwości. Oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni. Oni doznają miłosierdzia. Błogosławieni ludzie czystego serca. Oni zobaczą Boga. Błogosławieni, którzy są krzewicielami pokoju. Oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy są prześladowani. Do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy z mojego powodu ludzie będą was prześladować i kłamliwie oskarżać. Radujcie się i weselcie, gdyż czeka na was wielka nagroda w niebie. I mówię wam, kochajcie swoich wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Kto mnie dotknął? Ależ mistrzu, ludzie napierają ze wszystkich stron. To ja. Od 12 lat mam krwotoki. Kiedy cię usłyszałam, pomyślałam, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. I ledwie musnęłam twe szaty. Krew przestała lecieć. Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
Hej ty. Kim jest ten człowiek? Jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. To Mesjasz. Mesjasz? Tu, gdziekolwiek się obejrzysz, tam Mesjasz. Nazywają go Nazarejczykiem. Bo pochodzi z Nazaretu. Tam mieszka jego matka. Ma na imię Maria. Nareszcie wróciłaś. Musimy porozmawiać o sprawach dworu. Chodź do mnie. Powiedz, że tęskniłeś. To oczywiste, jesteś moją żoną. Miłość. Cóż za tajemnica? Znalazłaś odpowiednich ludzi? Poświadczą przeciwko chrzcicielowi. Ktoś cię rozpoznał? Może jakiś znajomy? Nie, byłam ostrożna. Nikt nie wspominał o Mesjaszu zapowiadanym przez Chrzciciela? Nie. Nie? Na pewno nic o nim nie słyszałaś? Nie, skąd? Dobrze. Osobiście przedstawisz królowi sprawę tych donosów. Herodiado? Jan Chrzciciel trafi tylko do więzienia, prawda? Nie zostanie stracony. Obawiam się, że Antypas jest zbyt przesądny, aby skazać go na śmierć. A ty? Nie pragniesz jego głowy? Nie on jest Mesjaszem. Ona coś ukrywa. Maria! Mario? Maria! Maria! Stava lavorando, era tranquillo. Pracował jak co dzień i nagle zasłabł. Nie wiem, co mu się stało. Wnieście go do środka.
Obudziłeś się. Co się stało? Zasłabłeś w czasie pracy. Kto mnie tu przyniósł? Twój brat. Eleazar. Żeby nadrobić stracony czas, jutro każe mi pracować za dwóch. Jutro, oczywiście. Jak długo spałem? Trzy dni. Umieram? Zawsze byłaś pierwsza we wszystkim. Przynajmniej tym razem ja będę przed tobą. Martwi mnie tylko, że muszę cię tu zostawić samą. Nie będę sama. Masz rację, Jezus niedługo wróci. Powiedz mu, że nie zasłużyłem na takiego syna jak on. To kto mógłby zasłużyć? I na taką żonę jak ty? Boisz się? Nie. Żyłem z synem najwyższego i jego matką. Przywykłem do tajemnic. Ale jedno mnie dręczy. Do czego byłem potrzebny? Przecież tylko pracowałem. Dzień po dniu. Nic więcej. Kochałeś go. Byłeś jego ojcem. Nauczyłeś rzemiosła. Bez ciebie nie byłby tym, kim jest. Oto i nasz prorok. Zabierzcie go. Mówiłem wyraźnie, żeby go nie ruszać. Jest niebezpieczny, zasłużył na karę. To prorok. Jak Izrael Izraelem, prorocy zawsze krytykowali króla i Jerozolimę. Mów. Królu, ci mężczyźni donieśli nam, że Jan zbierał swoich zwolenników, aby wywołać bunt. Dlatego musieliśmy reagować natychmiast. To prawda. Janie, co masz na swoją obronę? Śmiało mów. Na co czekasz? To wszystko zczeźnie. Wszystko. Jestem tylko głosem. Głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu.
Ma on w ręku przetak. Pszenicę zbierze do spichlerza. A plewy? Plewy spali w ogniu nieugaszonym. Rok w moim więzieniu nauczycie, jak się zwracać do króla. Straże? Śmieszna kara. To się tak nie skończy. Wejdźcie. To się stało tutaj? Oto czym jesteście, solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, na nic się już nie przyda, chyba tylko na wyrzucenie. Jesteście światłem świata. Nikt nie zapala świecy i nie przykrywa jej korcem. Lecz stawia ją na świeczniku, by dawała światło wszystkim domownikom. Tak niech jaśnieje wasze światło przed ludźmi. Czemu mówisz o naszym świetle? Zawsze będziesz z nami, prawda? Zawsze będę przy was, nawet kiedy zostaniecie już sami. Mistrzu, dlaczego? Nie mów o tym ludziom, bo stracą nadzieję. Wszyscy oczekują Zbawiciela, który uwolni nas od Rzymian i tej przegniłej monarchii. Judaszu, Piotrze, moje królestwo nie jest z tego świata. Syn Człowieczy będzie cierpiał i zostanie zabity. A po 3 dniach zmartwychwstanie. Nie przejmuj się zbytnio swoim wyglądem. Ktoś inny zatańczy dzisiaj przed królem.
Kim jest ta dziewczyna? Zaraz się przekonasz. Podobało ci się, mój panie? Dam ci, o co tylko poprosisz. Wszystko. Nawet połowę mojego królestwa. Twoja córka. Dlaczego? Salome. Daj mi głowę Jana Chrzciciela. Na tacy. Ty. Może jednak zapragniesz czego innego. Chcę głowy Jana Chrzciciela. Na tacy. Przysiągłeś, mój drogi. Jak sobie życzysz? Nie. Królu. Jan Chrzciciel jest niewinny. Nie może umrzeć. Joazarze, zabierz ją stąd. Wysłuchaj mnie, proszę. Wyprowadźcie ją. Maddalena! Basta! Dosyć tego. Poniżyłaś mnie przed królem i całym dworem. Dla własnego dobra radzę ci. Opanuj się albo zamknij w komnacie. Joazarze, proszę, pomóż mi. Jan Chrzciciel nie może zginąć. Co on cię obchodzi? Przeze mnie został pojmany. Co z tego? Jest niewinny. Wiedziałaś, co robisz. Herodiada obiecała, że nie będzie stracony. Gdyby Herodiada dotrzymywała słowa, nie stałaby się tym, kim jest. A wtedy i ty nie byłabyś podziwiana, szanowana, kochana. Zawsze tego chciałaś, prawda? No. Nie. No. To nie tak. No. Maddalena! Dokąd chcesz iść? Jeśli opuścisz pałac, nikt się już za tobą nie wstawi. Nawet ja. Zdechniesz sama jak pies. Zrób to, Joazarze. Jeśli naprawdę mnie kochasz, zabij mnie. Proszę, zabij. Widziałem, jak dorastał. Ja też. Dlatego wydaje mi się to dziwne. Co takiego? Że miałby być Mesjaszem. To tylko syn cieśli.
Jezusie, podejdź. Proszę. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. To fragment z Księgi Izajasza. Mówiłem ci, że uważa się za Mesjasza. Albo kpi sobie z Pisma Świętego. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwołał rok łaski od Pana. Co on robi? Czemu nie dokończył wersetu? Nie wiem. Mówiłem ci, że kpi sobie z Pisma. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Spełniły się? Kim on jest, by tak mówić? Syn cieśli. Gorzej, nie wiadomo czyj. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie. Co to ma znaczyć? Do poganki, nie Żydówki. Według niego Bóg woli pogan niż nas. I wielu trędowatych było za proroka Elizeusza. Nie, przestańcie. Miasteczko Nain. Ile jesteś warta? Nic. No to ja ci powiem po wszystkim. Chodź. Wiem tylko, że zaprowadzili go aż na szczyt skały. Chcieli go z niej zrzucić. Zrzucić? Niemożliwe. Tak było. Potem już go nie widziałem. Nie wiem, czy uciekł, czy go strącili. Mistrzu. Maestro. Maestro. Jesteś cały, Bogu dzięki. Nie rozumiem. Musiałeś prowokować ludzi? Obraziłeś ich. Gdyby tu był twój ojciec, wiedziałby, co ci powiedzieć.
Saprebbe lui cosa dirti. E tua madre? Wiesz, jak matka się o ciebie martwiła? Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Godny ciebie. Nie widzisz, że głosząc takie rzeczy sprowadzisz na siebie śmierć? I nie tylko na siebie, na nas wszystkich. Masz rację. Idźcie już. Mój panie, spełniłam twoją wolę, wydając na świat twojego syna. Ma taką czystą duszę. Ofiaruję ci go, Boże. Ale proszę z całego serca, spraw, bym mogła wziąć na siebie jego cierpienie. Dokąd idziesz? Co ci powiedział anioł? Że Pan da ci tron Dawida. Właśnie. Muszę iść po swój tron. Mówisz o tronie, krzyżu, życiu i śmierci. Jestem tylko zwykłą kobietą. Czasami nie wiem, co myśleć. Powiedziałam kiedyś twojemu ojcu, że byłoby pięknie, gdybyś mógł być tylko cieślą, jak on. To prawda. Ale powiedz, czemu on to zrobił? Z miłości. Właśnie. Pamiętaj o tym. Wszystko, co ma się stać, stanie się w imię miłości. Dedykowane wszystkim naszym matkom.
Koniec części trzeciej. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Henryk Czyż. Czytał Stanisław Olejniczak. Już za tydzień ostatni odcinek serialu Maria z Nazaretu. Za chwilę dinozaury powracają w pełnym efektów specjalnych w filmie Park Jurajski 3. Następnie o 23.20 twardzi faceci na superszybkich maszynach w filmie Hellride. A jutro o 20.25 Daniel Craig. Maria z Nazaretu. Część czwarta. Jak mogłaś tak mnie upokorzyć? Ukamienować ją. No już. Na co czekacie? Rzucajcie. Stójcie. Mistrzu, chodź do nas. Ti prego, guarda. Ecco. Widzisz tę kobietę? To nierządnica. Zdradziła męża. Co powinniśmy zrobić? Za nie mówił. Co to ma znaczyć? Kto z was jest bez winy? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Chodźmy stąd. Donna. Niewiasto. Nikt cię nie potępił? Nikt, panie.
I ja cię nie potępiam. Idź. A od tej chwili już nie grzesz. Jezus wprawia w zakłopotanie całą naszą rodzinę. Coraz więcej ludzi podąża za Twoim synem. Szaleńcy, żebracy, złodzieje, poborcy podatków, a nawet, tak, ladacznice. Ale to nie wszystko. Mówią, że on i jego zwolennicy obrażają Boga, piją, nie przestrzegają szabatu, jak poganie. Tutaj w Nazarecie ludzie omal go nie zabili. Następnym razem może nie mieć tyle szczęścia. Niektórzy uczeni w piśmie nastają na jego życie. Jest tylko jeden sposób, żeby uniknął śmierci. Trzeba go odnaleźć i sprowadzić do domu, zanim pojawi się w Jerozolimie. Chodź z nami, ciebie posłucha, jak wtedy na weselu w Kanie. Przepraszam. Muszę się zastanowić. Zostawcie mnie samą. Mój Boże, dziękuję Ci za Józefa. Spraw, by nasz lud zrozumiał, tak jak zrozumiał on. Ludzie, podobno Jezus Nazarejczyk jest tutaj w Nain. To prawda? Pytajcie o dom Szymona. Tam go znajdziecie. Tędy. Bracie, chodź z nami. Chodźcie wszyscy do domu Szymona. To Jezus widziałaś? Tak, to On. Ja też chcę posłuchać Jezusa. Powoli, dziedziniec jest już prawie pełny. Hej ty, znasz Jezusa? Powiedz mu, że chcemy z nim rozmawiać. Wszyscy chcą. Już wkrótce królestwo będzie nasze. Przyłączcie się do nas. Potrzebujemy ludzi żarliwych jak wy. Słyszałaś? Oto jakimi ludźmi otacza się twój syn. To jego matka, Maria.
Mario, wybacz mi, nie zauważyłem cię. Chodź. Panie? Przyszła twoja matka z krewnymi. Kto jest moją matką? Kto jest moim bratem? Kto jest moją siostrą? Oto moja matka. Oto mój brat. Oto moja siostra. Bo kto czyni wolę Ojca mego w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Nie przyszedłem przynieść pokoju. Ale miecz. Dlatego mówię wam, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie ze mną, nie jest mnie godny. Zapomnij o nim, Mario. Wracamy do Nazaretu. Nie martwcie się o mnie. Wracajcie do domu i opiekujcie się grobem Józefa. Nie słyszałaś, co powiedział? Wyparł się ciebie. Nie jest już twoim synem. On jest moim panem. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Niedługo potem odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Tam z głodu zaczął jeść strąki przeznaczone dla zwierząt. Pewnego dnia postanowił: zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję. Stój, nie możesz do niego podejść. I ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Zabijcie utuczone ciele. Będziemy ucztować, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Hai visto?
No, non si smette. È una tutela. Lasciarsi toccare. Dać się dotykać kobiecie nieczystej. Chyba wie, że to nierządnica. Nie powinien tego robić. Widzisz tę kobietę, Szymonie? Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Córko, twoja wiara cię ocaliła. Hosanna, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Kogo tak witacie? Jezusa, Mesjasza. Jest tutaj. Co rozkażesz, pani? Udaj się zaraz do Heroda, Piłata i najwyższego kapłana. Dowiedz się, czy zamierzają coś z nim zrobić. Wkrótce nikt już nie będzie o nim mówił. Nigdy więcej. Mai più. Mario Magdaleno. Maestro. Panie. Maestro. Avevo molta paura. Bardzo się bałam tutaj wracać. To niebezpieczne miasto. Przypomina mi, kim byłam wcześniej. Ale teraz czuję radość. Przy tobie niczego się nie lękam. Pójdę za tobą wszędzie. Już wkrótce będziesz musiała mnie opuścić. Nie, panie, nie mogłabym. Znajdź jakieś miejsce na nocleg dla mojej matki. Chcę, żeby tej nocy czuła się bezpiecznie. Tej nocy? Co ma się zdarzyć tej nocy? Naprawdę nie może być inaczej? No. Nie. Nie zostawię cię. Będę przy tobie. Matko. To prawda. Niedługo odejdę. Ale wkrótce znowu się zobaczymy. Pomyśl o kobiecie, która rodzi. Ogarnia ją strach i panika. Ale kiedy w końcu dziecko przychodzi na świat, jej serce przepełnia radość. Bądź przy Magdalenie, żeby ból jej nie złamał. I przy nich poczują się opuszczeni. Będzie im potrzebna twoja wiara. Nie zostaniesz bez syna, a oni nie będą sierotami, bo ja będę żyć. I wy wszyscy żyć będziecie. Mistrzu? Wieczerza gotowa.
La mia anima è triste. Smutna jest moja dusza. Fino alla morte. Aż do śmierci. Padre mio. Ojcze. Se possibile. Dla ciebie wszystko jest możliwe. Allontana da me questo calice. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty, niech się stanie. Aresztowali go. Byliśmy w ogrodzie oliwnym, kiedy zjawili się żołnierze. Judasz ich sprowadził. Judasz? Tak. Pojmali go i przyprowadzili tutaj, do pałacu arcykapłana. Zebrał się już Sanhedryn, żeby go osądzić. Cofnijcie się, zróbcie przejście. Ty byłeś z Jezusem. Nie wiem, o czym mówisz. To co tu robisz? Nie znam go. Pomyliłaś mnie z kimś innym. Nie mylę się. Jesteś z Galilei, jak on. Milcz, żmijo. Byłeś z nim. Przysięgam. Nie znam człowieka, o którym mówicie. Nie znam go. Odsuńcie się. Józefie. To Józef z Arymatei, członek Wysokiej Rady. Dyskusja była burzliwa. Arcykapłan spytał go, czy to on jest Mesjaszem, Synem Bożym. Na to Jezus odparł, tak, jestem nim, chociaż wiedział, że wtedy go skażą. Panie mój. Piotrze, ja... On wie, że go kochasz. Co stało się potem? Arcykapłan rozdarł szaty i zawołał: to bluźnierstwo. Już nam więcej świadków nie potrzeba. I większość uznała, że zasłużył na śmierć. Thank you.
Zostaw to. Ruszaj. Pokaż nam jakiś cud. Teraz ja. To człowiek. Co oni mu zrobili? Przyprowadziliście go do mnie, mówiąc, że jest burzycielem, podającym się za waszego króla. Przesłuchałem go i nie znajduję w tym człowieku żadnej winy. Jak co roku, z okazji waszego święta Paschy, mogę ułaskawić jednego ze skazanych. Słyszeliście? Uwolnią go. Do was należy wybór. Mówcie, że Barabasza. Chcecie, bym uwolnił Jezusa, zwanego Chrystusem? Czy też wolicie, bym uwolnił Barabasza? Barabasza. Uwolnij Barabasza. Jezusa jest niewinny. Co zatem mam zrobić z Jezusem? Na krzyż z nim. Na śmierć. Uwolnij Jezusa. Jest niewinny. Powiedzcie, co on właściwie złego zrobił? Mam ukrzyżować waszego króla? Nie mamy innego króla poza cesarzem. Ma rację. Ukrzyżuj Jezusa. Zatem zostanie ukrzyżowany.
wstawaj. Matko. Dałeś radę. Cofnijcie się. Oto wasz król. Ukrzyżować go. Stój.
zasiadł na tronie, wasz król, Syn Boży. Ojcze, przebacz im. Bo nie wiedzą, co czynią. Matko. Kobieto. Jestem. Oto twój syn. Oto twoja matka. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Nie żyje. Naprawdę był Mesjaszem? Mesjasz nie mógłby tak umrzeć, jak pospolity przestępca. To nie mógł być on. Jeśli nie macie gdzie go pochować, oddam wam swój nowy grobowiec. Thank you.
stiamo facendo? Co my robimy? Che stiamo facendo? No, noi non vogliamo il tuo. Nie chcemy twojego grobowca. Nie potrzebujemy. No. Non ricordate più. Nie pamiętacie już, co powiedział? Syn człowieczy będzie cierpiał i zostanie zabity. Lecz po trzech dniach, zmartwychwstanie. Nie możemy go zamykać w grobie. Mario, chodź. Jak to? Już w niego nie wierzysz, Janie? I ty, Piotrze? On będzie żył. Jezus będzie żył. Będzie żył. Joazar. Joazarze. Joazar. Dokąd idziesz? Na grób. To niebezpieczne. Nasz pan jest tam taki samotny. W tym zimnie on nie żyje. Ale zostało jego ciało. Muszę się zaopiekować jego ciałem, zanim... Mario, pójdziesz ze mną? Będę żył. Tak powiedział. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Jeśli to ty ukradłeś ciało, powiedz mi, gdzie jest. Mario. Mario Magdaleno. Panie! Odchodzę. Dokąd? Nie wiem. Mogą cię aresztować. I co mi zrobią? Zamkną w ciemnicy? Ma rację. Ja też idę.
Spróbujmy przynajmniej się nie kłócić. Znaleźli Judasza. Powiesił się na gałęzi. Może my też powinniśmy. Porzuciliśmy wszystko dla Jezusa. I z czym zostaliśmy? Jeśli wyjdziecie, nie pokazujcie się tu więcej. Jezus miał 12 lat. To był czas Paschy, jak teraz. Byliśmy z pielgrzymką w Jerozolimie. Chodziliśmy co roku, ja, on i Józef. Tamtego roku Józef po raz pierwszy zaprowadził go na dziedziniec świątyni. Jezus był już prawie mężczyzną i mógł z bliska uczestniczyć w ofierze baranka. Obserwowałam ich z dziedzińca kobiet. Józef trzymał go za rękę i oprowadzał po świątyni, pokazując wszystko. Ołtarz całopalenia, stół chlebów pokładnych i święte świętych. Jezus wyglądał na szczęśliwego. Następnego dnia ruszyliśmy w drogę powrotną do Nazaretu. Wiecie, jak to jest, mężczyźni z przodu, a kobiety za nimi. Zobaczyłam się z Józefem wieczorem, gdy rozłożyliśmy się na nocleg. Dopiero wtedy stwierdziliśmy, że nigdzie nie ma Jezusa. Zgubiliśmy go. Szliśmy całą noc. Dotarliśmy do Jerozolimy o wschodzie słońca. Szukaliśmy go cały dzień. Byliśmy zrozpaczeni. Pytaliśmy każdego, zaglądaliśmy wszędzie. Ale jak znaleźć dziecko w dużym mieście? Minął kolejny dzień. W nocy mogłam już tylko płakać. Józef się zadręczał. Nie wiedział, czy winić siebie, mnie, czy Jezusa. Nadszedł trzeci dzień. Nie wiedzieliśmy, co robić. Postanowiliśmy się pomodlić. Poszliśmy do świątyni. I tam go znaleźliśmy. Na dziedzińcu świątyni. Siedział i rozmawiał z nauczycielami prawa. Byli zdumieni jego pytaniami i nie mniej odpowiedziami. Kobiecie nie wolno przerywać rozmowy mężczyzn, ale tym razem wzięłam go za ramię i spytałam: synku, czemuś nam to uczynił? Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. On spojrzał tylko i powiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Wtedy nie zrozumieliśmy tych słów. A teraz? Rozumiesz je? Widziałam go. Jego ciało? Nie, Piotrze. Naszego Pana. Jezusa. On żyje. Żyje? Jezus żyje. Matko. Oto ja. Dedykowany wszystkim naszym matkom. Koniec części czwartej.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Henryk Czyż. Czytał Stanisław Olejniczak.